gorąca. Ale jak to powiedzieć po angielsku? Oglądaj dalej. Jest kilka krótkich i fajnych sposobów na to, żeby poskarżyć się na upał. Zaczynając od najłatwiejszych. I tak jak zaczynasz it's hot, ale chcemy uciec od tego it's hot, możesz powiedzieć it's boiling. Boiling, boil, czyli woda się gotuje. So it's boiling. Możesz oczywiście powiedzieć it's boiling hot. Ale powiedzenie it's boiling też w zupełności wystarcza. W ogóle z gotowania jest mnóstwo takich wyrażeń, chyba tak to najłatwiej skojarzyć. Więc mamy it's boiling, it's scorching, czyli aż się przywiera coś do patelni. It's sizzling, sizzle, sizzle. Jak się posłucha tego słówka, to aż skwierczy na patelni. It's sizzling, scorching, it's boiling. Z tym scorching można też powiedzieć it's a scorcher today. It's a scorcher, what a scorcher, czyli taki właśnie gorący dzień. Jeszcze dwa, dalej jesteśmy w kuchni, dalej skarżymy się, że jest nam gorąco, także na zewnątrz. Ale wciąż możesz powiedzieć it's baking. Albo it was baking, some of the guests fainted. To wciąż jest gorąco, to jeszcze nie jest duszno, to duszno zaraz dojdziemy. I bake to zresztą piec coś na słodko, piec ciasto, placek, a piec, kiedy pieczesz mięso, to roast. I tak powiesz też o gorącej, zbyt gorącej temperaturze. It's roasting. Czyli czuję się jakbym co, żywcem piekli. Zobacz na tą listę i wybierz to, co tobie się podoba. It's boiling, it's scorching, it's sizzling, it's baking, it's roasting, it's incredibly hot. Oczywiście wszystkie te słówka można intensyfikować. Możesz powiedzieć absolutely scorching. Zależnie od tego, jak ekspresyjną mamy mowę, mamy postawę. Wiesz, co mam na myśli. Są ludzie, którzy machając rękami, używając 7 synonimów. I naturalną rzeczą jest, że do tego też będą dążyć w języku obcym. Są ludzie tacy bardziej reserved, którzy prosto coś określają. Nie zawsze to wynika z, że nie umiem, że jeszcze się tam nie nauczyłam tych 7 synonimów. Czasem po prostu umiem, ale chcę to powiedzieć ktoś krótko, więc wybierz dla siebie to, jak chcesz to powiedzieć, jak dla ciebie. Będzie to brzmiało naturalnie, żeby też ten język, obcy, coraz mniej obcy, mam nadzieję, wyrażał ciebie. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Słówko hot też możesz fajnie intensyfikować. Może być blinding, suffocating i jeszcze cała lista innych wzmacniających słówko hot, a już uciekliśmy od tego, co tak najbardziej oblatane. Hot to gorąco. Ja wiem, że nam jeszcze chodzi po głowie to słówko upał. No jak jest upał? Podobnie. Upał to heat. Heat, dosłownie mamy rzeczownik i czasem też chcemy się tak poskarżyć, bo brakuje nam tego słówka. Czyli nie, że jest gorąco, tylko ale upał. Nie znoszę upałów. A ty? Lubisz? Nie lubisz? Jak nie lubisz, można powiedzieć I can't stand the heat. It's too much for me. I'll get inside. I can't stand the heat. A jeśli lubisz, możesz z kogoś zażartować, możesz dać taką radę. So, if you don't like the heat, why don't you move to Finland? Or Greenland? If you don't like the heat, why don't you move to Finland? Ok, ale jeśli nie chcesz być uszczypliwy, możesz powiedzieć if you don't like the heat, why don't you go inside? Let's go inside, let's look for some place cool. Cool? Poza tym, że fajny, cool to chłodny. Ok, ale dziś jest odcinek o upale. Jeszcze jedno słówko z tym upałem. Heat wave, czyli fala upałów. I to ostatnio chyba mieliśmy już dość tych, w każdym razie ja, dość upałów. Well, I hate heat waves and they are getting more and more frequent. They are getting, stają się, more and more common. More, they appear more and more often. A na koniec dorzucę ci coś w gratisie.
czyli oprócz słówka jak to gorąco i jaki to upał, jest duszno. To też czasem ciężko powiedzieć po angielsku. Jest na to specjalne słówko muggy. It's really muggy. Maybe not so sunny, maybe not blistering hot, but muggy. That's why we feel so tired. Z tych wszystkich słówek, które Ci dzisiaj podałam o tych upałach i gorącach, wybierz to, co dla Ciebie wydaje się, no, wpadające w ucho, coś, czego będziesz chcieć używać i używaj. A jeśli jeszcze dzisiaj nie masz gdzie używać, jeśli nie jesteś w stanie być w takim anglojęzycznym otoczeniu, wbijaj na kursy do Encio, stacjonarnie lub online. Na pewno zadbamy o to, aby użyć tych i wielu, wielu innych wyrażeń. Do zobaczenia na naszym kanale. Jeśli jeszcze go nie subskrybujesz, to hej, na co czekasz? Bye!